Poniedziałek, 16 dzień września, Anna Tabaka. Dzień dobry, zapraszam na Silesia Flash. Rząd wprowadził stan klęski żywiołowej na objętych powodzią częściach województw dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. W naszym województwie to powiaty bielski, cieszyński, pszczyński i raciborski oraz miasto Bielsko-Biała. Jak przekazał premier Tusk, wszyscy poszkodowani mogą liczyć na 10 tysięcy złotych pomocy doraźnej od państwa. W dalszej kolejności rząd chce przeznaczyć do 100 tysięcy złotych na remonty mieszkań oraz do 200 na odbudowę domów. Zwołałem to posiedzenie przede wszystkim, żeby jak najszybciej przyjąć rozporządzenie o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej. Mamy w dyspozycji w rozporządzeniu o stanie klęski żywiołowej takie narzędzie jak nakaz ewakuacji, ale tak jak już wspomniałem wczoraj, zdaje się, że wczoraj rano w Kłodzku, kiedy to jeszcze było możliwe, będziemy tylko w sytuacji rzeczywiście, gdzie jest bezpośrednio zagrożone życie ludzkie, będziemy używali tej możliwości prawnej. Zwróciłem się do ministra finansów i w tej chwili mamy zapewnioną rezerwę na potrzeby miejsc i ludzi ogarniętych powodzią. W tej chwili 1 mld zł. Minister finansów zapewnił mnie zgodnie z naszym oczekiwaniem, że środków na pomoc bezpośrednią i tą długofalową nie zabraknie. W tej chwili, po dzisiejszych decyzjach rządu, od dzisiaj każdy dotknięty powodzią, dramatem związanym ze stanem klęski żywiołowej, mówię o podtopieniach, zalaniach, zawaleniach się budynków, zalaniach garaży, utraty samochodów, no, o stratach związanych z powodzią, a także z innymi klęskami. Będzie mógł, i to w bardzo prosty sposób, mówimy o prostych wnioskach, mamy to przećwiczone w 2011 roku, będzie mógł zgłosić się do władz gminy, tam gdzie mieszka, tam gdzie poniósł straty i właściwie od ręki, po zatwierdzeniu przez wójta, burmistrza, prezydenta czy miejscową opiekę społeczną, będzie tego dyspozycji 8 tysięcy plus 2 tysiące złotych bezzwrotnej, natychmiastowej pomocy. Po raz kolejny powódź dotknęła mieszkańców powiatu bielskiego. Strażacy wypompowują wodę i za pomocą łodzi docierają do tych, którzy nie zdecydowali się na ewakuację. Czekają, co zobaczą po tym, jak woda opadnie. Łukasz Kądziołka. Mimo działających od wielu godzin pomp, wody nadal jest bardzo dużo. Pan Adam, widząc to, co dzieje się za oknem, wiedział, czego może się spodziewać. Oblany naokoło cały dom, a w piwnicy, no. No pan już przygotowany, widzę, jest. Tak, niestety. Ale to tak, jakby pan mógł porównać do poprzednich powodzi, to wyglądało podobnie, tak samo? Plus, minus, tak. Tylko że w 2010 wody plus, minus było dotąd. Teraz woda na zewnątrz sięgnęła do pierwszego stopnia schodów. Na ulicy Weneckiej ludzie dobrze pamiętają poprzednie powodzie. Na razie to sezonowa praca, bo podciska wodę. Nie? No, tak, my tu tak jeszcze w tym roku nie mamy tak tragicznie jak w 97, bo w 97 roku to tutaj tej drogi nie było widać. Nie? Tak wody były. Jeszcze przez jakiś czas do tej piwnicy nie będzie można wejść. A ile tam jest głęboko? Tu jest 1,80 m. Jednak najbardziej powódź odczuli ci, których domy całkowicie zalała woda. Tak wygląda ulica Waryńskiego po drugiej stronie rzeki Iłownicy. Strażacy transportują najpotrzebniejsze rzeczy, ponieważ wiele osób nie zdecydowało się na opuszczenie swoich domów. Jak dociera do nas sygnał, że jest pomoc potrzebna, pod danym adresem staramy się tam dotrzeć, staramy się tej pomocy udzielić adekwatnie do tego, co możemy, a jakie są potrzeby. Strażacy przestrzegają przed wchodzeniem do wody. Jeśli ktoś chce wydostać się ze swojego domu lub do niego wrócić, to powinien poczekać na pomoc. Wdepniemy na przykład w studzienkę, która nie posiada już swojego dekla. Może dojść do tragedii. Dzisiaj samorządowcy spotkali się w starostwie powiatowym. Liczenie strat dopiero się zacznie, ale wiadomo już, że mogą być one większe niż w 2010 roku. Jak zapewnia starosta, powiat był gotowy na powódź. Na ten stan byliśmy przygotowani. Zbiorniki nasze były, które retencją się zajmują, prawie puste.
przyjęły tą ilość wody, które mogły przyjąć. Nie było większych zrzutów, jak żeśmy oczekiwali. Niestety drobne potoczki, jak się okazuje, stawy, które w części wały zostały poprzerywane. W samych Czechowicach-Dziedzicach zalanych zostało około 350 posesji. W kulminacyjnym momencie spadło tam ponad 170 litrów wody na metr kwadratowy. Władze państwa wprowadzają stan klęski żywiołowej, a mieszkańcy obszarów dotkniętych powodzią liczą straty i sprzątają domy. Choć sytuacja w wielu miejscach się poprawia, to wciąż trwa umacnianie wałów. W poniedziałkowy poranek rzeki w Śląskiem przekraczały stany alarmowe w 13 miejscach, a dobę wcześniej takich punktów było 24. Kluczową rolę odgrywa tu zbiornik Racibórz Dolny. Sprawdziliśmy, jak wygląda sytuacja w powiecie raciborskim, gdzie ewakuowano prawie 300 osób z kuźni raciborskiej i chałupek. To tam sytuacja na Odrze jest wciąż niepokojąca. Karolina Komada. Zabełków w gminie Krzyżanowice. Tutaj woda już zostawiła po sobie wyraźny ślad. Zalane domy, piwnice i nie tylko. Trwa wielkie sprzątanie po intensywnych opadach deszczu. W momencie się poziom wody podnosił. No rano my to tu zostali, jak do pracy my przyszli. No i trzeba se ratować, żeby mieć gdzie pracować. No, panele, które były na podłodze, są zalane, uszkodzone. Jest dużo roboty, ale narobiło to w 1997. Sytuacja w sąsiadujących chałupkach jest jednak gorsza niż ta z 97. Z wioski ewakuowano 200 osób, a poziom Odry przekroczył historyczny stan sprzed 30 lat, czyli 912 cm. Ewakuowani mieszkańcy mogli skorzystać z noclegu zorganizowanego przez gminę. Mieliśmy przygotowane miejsca dla nich, ale większość, prawie 100% skorzystało ze swoich rodzin, z pomocy rodziny. Na szczęście wały, które tam mamy w tym rejonie, nie zostały przelane i na razie wytrzymują. Jeżeli wytrzymią i woda zejdzie poniżej korony wału, wtedy będziemy mogli mieszkańców ewakuowanych wprowadzić do swoich domów. Sytuacja w Krzyżanowicach się stabilizuje, choć są mieszkańcy, którzy wciąż niepewnie patrzą w zapełniony po brzegi polder Buków. Nie było żadnych potopień, tylko ludzie po prostu się wczoraj przestraszyli i auta wszystko wyżej się wywoziło, wszystko z piwnicy się wyciągało. No każdy, bo my akurat w takim dole mieszkamy, to jakby tutaj przelało, to nas zaleje. No. Zalać nie powinno, choć polder Buków wykorzystał całą swoją rezerwę powodziową, to dalsze piętrzenie wody odbywa się w zbiorniku Racibórz Dolny. Polder ten przechodzi prawdziwy test, bo odkąd został wybudowany w czerwcu 2020 roku, to działał tylko przez chwilę w październiku 2020 roku. Racibórz Dolny przechwytuje nadmiar wody i łagodzi falę powodziową do takiego poziomu, by nie stanowiła zagrożenia. Dziś do godziny 15 przyjął łącznie około 108 milionów metrów sześciennych. Wszystko wskazuje na to, jeżeli spojrzymy sobie na te szacunki i na te prognozy, które mimo że są coraz dokładniejsze, to jednak zawsze obarczone jakimś błędem bądź wrażliwe. Szacujemy, że pojemność zbiornika Racibórz Dolny nie zostanie maksymalnie wykorzystana w czasie tego wezbrania. A jego maksymalna pojemność to 185 milionów metrów sześciennych wody na 26 kilometrach kwadratowych. Samorządowcy, którzy pamiętają powódź tysiąclecia, podkreślają, że odgrywa on kluczową rolę. Ale te urządzenia, które tam zostały wybudowane, spowodowały, że Bimkowice żeśmy w tym roku ochronili. Straż pożarna próbuje wciąż uchronić okolice kuźni raciborskiej. To stamtąd ewakuowano mieszkańców w nocy z niedzieli na poniedziałek. Obecnie na terenie powiatu raciborskiego mamy dwie kompanie OSP, które realizują zadania zabezpieczające miejscowości, które leżą przy rzece Rudzie. Jest to miejscowość Ruda Kozielska, Kędzierzyn, Koźle i przy rzece Sumina Nędza. Ze względu na to, że może tam dojść do przebrania wody z koryta ze względu na zwiększanie się przepływu w tych rzekach. Sytuacja jest nieustannie monitorowana. Do poniedziałkowego poranka Straż Pożarna odnotowała prawie 8 tysięcy zgłoszeń. W całym regionie pracowało około 700 strażaków. Wiele miejscowości i firm, których nie dotknął kataklizm, włącza się w zbiórkę dla ofiar powodzi. Potrzebna jest woda butelkowana, sucha żywności, karma dla zwierząt, środki czystości, a także osuszacze, agregaty, pompy, łopaty, taczki i gumowce. Łukasz Kądziołka.
W dalszym ciągu z Dolnego Śląska i Opolszczyzny napływają informacje o aktualnej sytuacji powodziowej, ale z miejsc, gdzie woda już opadła, napływają prośby o pomoc. Potrzebne nam są proste rzeczy, gumiaki, łopaty, taczki, żeby czymś sprzątać, żeby wywozić. W Katowicach już zaczęła się mobilizacja do pomocy. Skala tragedii robi na ludziach ogromne wrażenie. To jest pierwsza zbiórka, w której biorę udział. Mam nadzieję, że to się rozkręci, ponieważ no, pomoc jest potrzebna i nie da się ukryć. No, ludzie zostali często z niczym absolutnie. Miasto przekaże te rzeczy dalej. Jesteśmy w trakcie prowadzenia takich rozmów dotyczących tego, aby rzeczywiście te dary tam trafiły. Myślimy też o otwarciu kolejnych takich punktów, w których taka zbiórka będzie prowadzona, bo wiemy o tym, że nie każdy ma ten komfort, aby dojechać chociażby do Śródmieścia Katowic, więc żeby troszeczkę ułatwić. Z tego punktu przy ulicy Pocztowej 5 wsparcie ma dotrzeć m.in. do mieszkańców Głuchołaz. Sosnowiec też prowadzi zbiórkę i to w kilkunastu punktach, których listę opublikował dziś prezydent miasta. Lokalnie zaczyna działać Caritas diecezji bielsko-żywieckiej. W magazynie w Janowicach trwają przygotowania do pomocy mieszkańcom powiatu. Zapraszamy wszystkie osoby, które w jakiś sposób zostały dotknięte przez tą sytuację powodziową, do tego, żeby się tutaj do nas zgłaszać, czy do centrali, czy poprzez księży proboszczów o odbiór żywności. Do tego oczywiście mamy ogłoszoną już też i zbiórkę i pieniężną na naszej stronie Caritas. Powodzianie potrzebują najbardziej podstawowych produktów, m.in. wody, żywności z długą datą ważności, środków czystości i higieny osobistej. Ubrania nie są przyjmowane. Taki był poniedziałek. Zapraszam jutro. Do zobaczenia.